Gita Story to śląska komedia muzyczna w reżyserii i według scenariusza Zbigniewa Stryja. 8 października w Chorzowskim Centrum Kultury widzowie mogli zapoznać się ze swojską opowieścią o Śląsku, jego mieszkańcach i wartościach. Bardzo fajny macie szakiet. Szakiet? Tak! Dziedzictwa pakiet. Cała mama w każdą stronę, tylko mama ma kręcone. Za miejscowy chyba pachet, co by mieć kręcony szak. Opowieść o miłości i opowieść o tym, że pewne rzeczy są nadal aktualne, chociaż przenosimy się w tym spektaklu w przełom lat 50. i 60., wtedy kiedy Nowy Bytom i Ruda Śląska stały się jednym miastem, jednym administracyjnym tworem. I trochę to jest opowiadanie o tym również, to przyświecało mi, jak pisałem to, żeby porównać sobie, gdzie jesteśmy dzisiaj, gdzie byliśmy wtedy. I tu nie chodzi tutaj oczywiście o te takie rzeczy dotykalne bardzo, o to, że się zmieniło, że mamy komórki, że mamy inne meble, etc., etc., ale o to, co w nas się pozmieniało. Na ile te wówczas na przykład drogowskazy typu, że mama powiedziała, tata powiedział, mama nauczyła, babcia, dziadek, oma, opa. I to było ważne, przyjmowaliśmy to jak niemalże Pismo Święte. Te drogowskazy, które wynosiły się z domu, te wskazówki, one miały jakąś wartość wtedy. Oczywiście, że nikt nie był święty, że to nie są czasy wtedy, że wszyscy byli święci. Nie, tylko trochę inaczej to wyglądało. Trochę mieliśmy inny stosunek, w innym miejscu punkt ciężkości był tych naszych wyborów i dylematów. I to jest też trochę takie właśnie skonfrontowanie tego z dzisiejszym dniem. Broń Boże, nie jest to dydaktyczne jakieś takie. Nie, lekka, bardzo lekka historia, komedia z piosenkami, z piękną muzyką. Śnim się nie do powyrobiać. Nim siedział Hasymie szaty, on już nudelmo z armaty. Pracując wiedzieliśmy, że robimy coś, co chcemy już pokazać widzom, że chcemy z widzami gadać tym tematem. Natomiast ten odbiór trochę przerósł nasze oczekiwania, bo chyba faktycznie wkradliśmy się w serca widzów, co nas niezmiernie cieszy, bo po to to robiliśmy. To jest przedstawienie, które ma służyć relaksowi. Widz ma przyjść, bawić się dobrze, może sobie to. Już się spotkaliśmy z tym, że są pewne porównania. Ktoś tam mówi, o, to moja ciotka tak gadała, a mój ujek, a to było genau tak samo, nie? Fajnie, fajnie o to chodzi. Czasami taka, jak człowiek to przyniesie do domu i taka chwila wspomnień, jak się zaczyna wracać do tego babci, dziadka, których już nie ma, to jest wartościowe, bo to, co do czegoś tam się odwołujemy, coś wspominamy, a przecież jesteśmy tym, z czego wyszliśmy i gdzie idziemy, prawda? Nie jesteśmy takim tworem tu i teraz. Jest przeszłość, przyszłość. Premiera spektaklu miała miejsce 5 października w Miejskim Domu Kultury w Rudzie Śląskiej. Warto szukać ideału. Dojść głosowny. I robotny. I porządny. I samotny. Co by fach też w ręce miał? I co by ci dział do przodu?